zima potrafi zaskoczyć, słuchajcie. Mamy tutaj taki mały postownik, słuchajcie, starodawny. Za czasów pewnie jeszcze Gomułki. Albo jeszcze wcześniej. Nie, no pewnie tak. O, odpadł przełącznik, słuchajcie. Będzie za chwilkę. Ja troszeczkę może pomarudzę jeszcze, tak jak zwykle to robię. Ale za chwilkę pokażę wam ciekawostkę. Tutaj on jest taki trochę, widać, przykopcony delikatnie. No i będę go naprawiał. Sorry, że tutaj... A, kurczę, no właśnie ta kamera. Muszę jakoś, nie wiem, się przemeblować tutaj, żebyście widzieli, tak, nie wiem, z tamtej strony tu kamery, czy jakoś tak, słuchajcie. Ale zima zaskakuje dosłownie. Oprócz tego, że ładował akumulator, to prawdopodobnie podgrzewał atmosferę w mieszkaniu. Czy tam gdzieś w garażu. Chcecie? Za chwileczkę wam zademonstruję. Tak, nie wiem, czy podnosić to, czy jeszcze nie podnosić. Tak, 3, 2... Jeszcze nie, jeszcze bliżej. Postawmy kamerę, żebyście widzieli, jak wygląda odpowiednio, że tak powiem, nie wiem, spreparowany prostownik do ładowania akumulatorów. Zobaczcie sobie i za chwileczkę po tym wszystkim, jak to wygląda. No nie jest tragedii, tutaj na zewnątrz nie widać wielkiej. 3, 2, 1, tada! Komuś pięknie. Dobrze, że w metalowej obudowie, słuchajcie. Sprzęt do naprawy. Nie, no przynajmniej, nie wiem, to miało być na blachy, ale tutaj tych blach to prawie nie ma, słuchajcie. A więc co? Działamy. Szybko, raz, dwa, trzy. Zdobyczny od was transformator, zobaczcie, 7,8 V razy 2. Czyli czerwone to będzie ładowanie akumulatora. Prostownik będzie zrobiony na 40-amperowym mostku prostowniczym, więc może nie, ci nie spali nawet przy zwarciu, bo te trawko ma gdzieś około 4, nie no, około 5,5, około 5 amper, dajmy na to. No 200 watów, więcej nie ma. Reklama wytwórni leci, chyba nawet. Słuchajcie, wejdzie. Wejdzie w tą budowę. Musimy tak odczyścić, sprawdzić, koniec marudzenia. Słuchajcie, za chwileczkę efekt końcowy.
do... jeszcze raz. Do odrestaurowania naszego prostownika, słuchajcie, tak, amperomierz wykorzystam ten sam, ponieważ jest sprawny, już go odczyściłem, tutaj troszeczkę musiałem skleić obudowę. Jeszcze raz go potem jeszcze przelecę na gorąco klejem, żeby uszczelnić dokładnie to szybkę. To może być, no ładnie to nie będzie, ale może będzie ok. Prostownik 40 amper diodowy na bodajże, nie wiem co to jest za prostownik, zaraz zobaczymy, KBBC 5006, czyli 50 amper prostownik, transformator, tak jak już widzieliście, i takie fajne urządzonko, jest to rozłącznik termiczny 70 stopni Celsjusza. Przykręcimy go gdzieś sobie tutaj do transformatora w pobliżu cewki, a najlepiej go zamontujemy na cewce, która będzie nam odcinać, w ten sposób go sobie przełożymy. Jeśli się cewka nagrzeje powyżej 70 stopni, odetnie nam prąd z transformatora, tak żeby już drugi raz go nie przegrzać. Prąd ładowania, nie będziemy tutaj żadnych pierdółek określać, znaczy ja myślałem sobie, żeby zrobić na pierwotnym, wiecie, przełącznik, bo tetrawko ma tu parę odczepów, 3 bodajże, na pierwotnym, ale z tego co jak tutaj podłączyłem pod to, to jest idealnie 15,6V, także powinno ładować swoim prądem przynajmniej przez... No zobaczymy jak to wyjdzie. O, to ma być mały, prosty, tylko do odrestaurowania, słuchajcie, zima przyszła. Minus 21 stopni jest w tej chwili. A na warsztacie jest 17,5 tylko. Co zawsze było 22, nie? Dobra, działam, składam. Zobaczcie jaki piękny będzie po malowaniu.
No i zobaczcie, jak to teraz wygląda. A w tej chwili nawet prawie 6 amper ciągnie akumulator. A jak to wyglądało na początku? 3, 2, 1, ta-da! Komuś pięknie. Dobrze, że w metalowej obudowie, słuchajcie. O 18 live, a jest 17. Dobra. Także to by było na tyle, słuchajcie, jestem przygotowany na te mrozy, które mówią, ile tam jest na zewnątrz teraz? 17 stopni, a w środku 19. No, może być. Także jak coś, to za chwilkę na live się spotykamy. Pozdrawiam.